Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Counter-Strike Global Offensive. Jak widzicie, mistrzostwo elitarne na srebro jest niestety czasowa kara turniejowa za nadmierne głosowanie i kikowanie graczy na jeszcze 3 godziny, 17 godzin, 53 minuty, niestety jest, ale na szczęście mam już od dawna operację, którą sobie aktualnie wykonuję i moja misja teraz to zabić z trzech pierwszych strzałów z AWP-y, na początku było to 15 kili, teraz aktualnie zostało 7 i dzisiaj one sobie dokończymy. Jak widzicie, mamy tu już troszeczkę rzeczy w ekwipunku. Trochę się pozmieniało, między innymi na przykład taki Famas Jean, którego żeście pewnie jeszcze nie widzieli, z tego co wiem. Którego dropłem z chromy. To jest bardzo ciekawa w sumie historia, bo grałem mecz z Kazem i z jeszcze jednym znajomym, który niestety żeśmy przejebali, bo był na Inferno, znaczy bo był. On był na Inferno, żeśmy go przejebali. Żeśmy go przerąbali. I ja razem z Kazem dostaliśmy po skrzydłach Falchion Cash, tym z najnowszej operacji. I sprzedaliśmy, mój się sprzedał po kilku sekundach za 2,20 bodajże. Sobie coś też tam jakieś skrzynki posprzedawałem, skrzynki łowcy, breakouty, feniksy, widzicie, praktycznie żadne już nie mam. Mam tylko chroma i dwa breakouty. Posprzedawałem to wszystko, uzbierałem sobie na chromę dwójeczkę, którą kupiłem. Na tam 30 centów bodajże, bo nie miałem żadnej. Mówię, to niech sobie odlećmy od nich, żeby nie było dźwięków. Uzbierałem sobie na nią. Kupiłem kluczyk, otworzyłem sobie, licząc na to, że wiecie, jakiś tam, dropnie, może jakiś Deagle, a może kałaszek w Factoryniu. A tutaj niespodzianka Famas Jean przetestowany w gnoju, co prawda. Ale i tak bardzo fajne, moim zdaniem. Dobra, musimy sobie pobierać trochę na awkę, jak tam mój ping. No taki 2 na 10 troszeczkę powiedział. No taki nawet mniej niż 2 na 10, kurczę. Jeżeli teraz zginę, to pójdę sobie naprawić pinga. Chyba weź cień, wiecie, bo cięcie to jest teraz tragedia, jak ja dźwięk obrabiam. Dla mnie po prostu masakra, jak muszę obrobić dźwięk i mam cięcie. Muszę to zespolić, dalej złączyć, a starczy, że przesunę parę milimetrów i coś jest tak. Dobra. To wy sobie obejrzycie tutaj jakąś grę, na przykład, o, ja się aktywuję kamerę, a ja za chwilę wrócę. No to wróciłem sobie. O, tutaj widziałem, że koleś miał kosę Dopplera. To w sumie moja ulubiona kosa, jaka jest w ogóle w CS, jest najfajniejsza. Z kim połączyłem noża składanego z nożem łowcy takim, powiedzmy. Ogólnie każda kosa poza podstawą jest fajna. Nóż z hakiem na przykład fajnie się wciąga, bo on się tak, postać go tak podrzuca do góry, podkręca. To można fajnie się połać, wiecie, machać kamerą na przykład. Puszczaj. Tak, do góry podrzucałem. To wtedy fajnie wygląda, jakbyśmy tak naprawdę ten nóż podrzucali. Dobra, jak my tutaj stoimy? 6-5. Ja jestem drużynie, która ma 6. No, może coś jeszcze ugramy. Dobra. Pura pokazać skilla z awki. Tutaj może jakiegoś Deagla kupimy. Zrób może jakieś taktiksy. Mam trochę złą czułość myszkę, ale no nic. O! Najlepszy flash na świecie. Ale to trzeba wziąć pod uwagę na to, że ja gram na innej rozdzielczości niż normalnie i jestem do tego nie przyzwyczajony aż tak bardzo. No ale faktycznie tu zwarzywiłem, chociaż skubany jest ładnie wychylony, bo czekajcie sobie, o tutaj w niego. I skubaniec jest tak wcelowany w ten punkt, mnie zabił tu. No faktycznie. Albo tak się wychylałem i idealnie mnie zauważył tu, widzicie? Trafił gdzieś tam korpus. Bo headshot to nie był ani troszeczkę. No cóż. To co? Przyspieszyć to czy nie przyspieszyć? Ej no, nie wlatuj mnie w pistolet. O, to moja USP. Bieda bez skina. To fajnie wygląda.
Screenshot może się na kiedyś przyda. W ogóle nie rozumiem tego, czasami widzicie tego Steama z Shift Tabuje, a czasami nie. A właśnie, zrobiłem sobie trochę tych skryptów do CS, tak w ogóle. Teraz piękne 22,5 FPS, bieda tak bardzo. Sobie jak teraz na przykład naciskam teleportora, to mi się wyświetla te wszystkie konfigi do FPS-ów, do rzeczywistego pingu. O, warto, przepraszam, tak sobie latam. Do rzeczywistego pingu. Nie będę, co tam jeszcze było, kurczę. A, że jak zginę, to mi się pokazuje dane w rundzie. W tym przypadku mi się w ogóle nie pokazał, bo nie było go. Ja wiem tylko, czy ten skrypt dobrze akurat działa. Wiem, że ten się bardzo dobrze sprawdza. No, punkt meczowy, nie. Niech oni to... Trzeba im pomóc ugrać to. Pomóżmy! Zapomniałem, że się odwijał gra... Maty. Dobra, kolega zraszał rampę i tak mu 2 na 10 to poszło. Nic nie widzę. Dobry flash, tylko ciekawe, czyj. Wiem, nie strzelę w biegu, ale... Już to nie jebać. Dobra, na spokojnie. Nie ma co się wysilać. Strzelałem w ściany. Czyżby to miało być takie troszeczkę nieudane? Come on, no ej. Widzę, cięcie mnie nie uniknie jednak dzisiaj. No. Na to wychodzi. No nic, ale może na jakiś drop się załapiemy. Tutaj mamy, z tego co kojarzę, to jest otchłań do SSG. No, taki... Taki sobie skin. Wolę pazury. No, i co to pokażę, stary? Kałasznikow. Dobra, kałaszek tutaj SSG już zdjęte. No i żeście nie pokazali klasy. A szkoda. No cóż. Może być przynajmniej różnorodność na odcinku map. W ogóle powinien być dzisiaj nagrany horror, ale jako że jutro wyjeżdżam, nie wiem czy będę w ogóle na weekend w domu, to potrzebujemy wszystko się wyspać już tą razą, więc... O, fashion case. O, drugi. Pogratulować chłopakom, naprawdę. A Dusta dawno nie było. Dawajcie Dusta. Tu tym dwóm naprawdę trzeba pogratulować. Teraz po 3 euro jeszcze chodzi. Chyba że spadał, bo ostatnio nie patrzyłem. Jak widzicie, do kaprala mi niewiele brakuje. Myślę, że po wykonaniu tej misji powinienem mieć albo taki pasek, jak teraz dostałem, albo po zagraniu rankeda jakiegoś i misji będzie good. Tylko ranked jest za 3 dni dopiero. Dobra. Kontynuujemy sobie dalej na Dusty tym razem. I jak tu szybko zdobyć awkę? 300 jest za zabójstwo. Na początek mam 1000. Jak zacznę od tera, to będę musiał wydać ten 1000 tak czy siak. Bo Glock to gówno, szczerze. Może nawet jak ma... Teraz aktualnie w ogóle mam skina, co nie mogę dostać. Miałem go sprzedać z P90 Elite Build, kupiłem, brakowało tam setów. Ale jeszcze tego w ogóle nie zrobiłem. Tak więc pozdrawiam dla pana Ciubasy, bardzo panu dziękuję. Ale mimo wszystko, szczerze, ta broń to gówno. Tego się nie da Boże, czemu ja to... Tego się nie da strzelać, tak szczerze, nie? Poprzeszkadzajmy trochę. Bo można. Powalmy noscopy. 2 na 10. A mnie już nie... A bo to ja to SG kupiłem, to jest moja w takim razie, tak. No spoko. SG akurat jest spoko bronią. Chyba bardziej wolę dałga, nie wiem, AUK jest dla mnie jakiś taki większy, taki bardziej mniej mobilny. Awka wcelowana. Kuta fiksy. W ogóle czasem te skiny nie odejdą. LOL. O, AUK. AUK się wydaje taki bardzo stabilny. O, i awkę sobie popatrzymy. Jest trochę w cieniu, ale ładna. Dobra. No mam gloczkę, no mam... Nie no, będę oszczędzał, ja muszę awko robić misję, nie ten. Później może nie trzeba będzie oszczędzać, jak będzie ten... jak będziemy mieli... Nie, oddaj mnie Glocka. Jak będziemy... Ktoś tam unik grał awkę, to tutaj się okupimy i... Zerżniemy kolesia po prostu z awką. Dobra, mamy 5-7, o wiele lepiej. Jest ryzyko, w sumie fajny skin, mógłby sobie go kupić. Nie. My tutaj gramy.
Właśnie to mnie najbardziej wkurzało w uproszczonych i dlatego ich nie grałem. Już nawet nie fakt, że to jest chaos, chociaż to też bardzo przeszkadza. Po prostu co 3 sekundy jest, zrestartować mecz, wymieszać drużyny, wyrzucić gracza i taki... Ja pierdolę, no weź tu człowieku grę, prawda? Powiedział Silver. Dobra, obadajmy se skina powoli. Taki trochę fakternią. Panie, ja tu na skina patrzę. Obijam go w ogóle. Co my tu mamy? USP, USP, USP. O, USP nowe. Wezmę sobie. No, całkiem spoko skin. Wiem, że Fight 7 jest lepszy, ale chciałem sobie zobaczyć, obadać skina. Taki też faktoreniu się wydaje. No, nie jest chyba obrysany. Dobra, to mamy już faktoreniu tego. Torque. Trochę żebym go tam poskonał przez te drzwi, ale niewiele. Albo wiecie, zróbmy YOLO. No to świetne YOLO. No proszę, strasznie ciężko w ogóle jakoś tak się... bomba awczy. Brawo, świetnie. Za chwilę będą go chcieli wyrzucić. Idź. Albo nie. Ale akurat za takim głosowaniem jestem za. Bo kolesie często przychodzą i sobie po prostu awczy. Dobra, powinno mnie być w tej rundzie stać na awkę. Bo latajmy sobie w ogóle po mnie. Wiecie co? Ja wam powiem na przykład na Mirysz. Na Daście. Na Mirysz to też. Są takie miejsca jak balkony. Jakby na takie coś dało się wyjść po jakiejś drabinie. Tutaj akurat nie, bo niewiele to daje. Ale na przykład tu, wyobraźcie sobie jako snajper na przykład pozycję ma na longa, jakby ktoś mu wyszedł. Może dziś dotąd sobie na spokojnie kogoś zdjąć. Albo jeszcze na przykład ta pozycja, o, coś wspaniałego dla snajpera. Dobra. O, zapomniałem, tu jest tylko 5 sekund, nie 10. O, refleksu tutaj nie mam, spokojnie, 3 na B. Będzie ktoś jeszcze szedł? Flashbang. Może uda mi się kogoś poskanować. Ale widzę, że już chyba nie. Dobra, to patrzmy sobie na longa, chodź tu. Nie mogę tak po prostu sobie strzelać, wiecie, spróbując strzelić kogoś, bo mam... Przecież tylko te 3 strzały celne. No kur... Przestaniesz mi zasłaniać! Frejerzy głupi. A żebyś zdechł z felu. Ale koleś tu dobrze zrobił. No i zabił. Dobra, ale chodziło mi na przykład o takie balkoniki. O, właśnie tu mamy drabinkę, to żeby do tego wejść, na przykład powiedzmy jest potrzebny dwóch graczy, na przykład tu się jeden podsada, tu albo do takiej kampy na przykład o trzech, powiedzmy, to było też niezłe. Wchodzi jeden, podsada drugiego, podsada trzeciego na to, ten po drabince sobie gdzieś wchodzi, powiedzmy na to, o, i stąd snajpi. To jest po prostu najlepsze miejsce na całej mapie. Najlepsze miejscóweczka, no i niestety na awkę. No ale dobra. Zagrajmy sobie chociaż digletką, komuś bułę wysadzimy. To zawsze na longu rushuje, może pan awka wyjdzie. Gramy na słuch. Idzie. Raj! Kumanin, co? O. Dobra, przeskanowaliśmy, ale to nic nam dalej nie daje. Dobra. Bo ja dostałem kałaszka, a ja nie bardzo chcę kałaszka. Wow. No nic nie zabiłem z kałaszki jeszcze, niedobrze. Jak mi banie wysadził. Ale tu ławki nie leża, to był shotgun. Tu żadnej ławki nie ma. Wiecie? Nie ma, no. Kurwa. Na chuja tu szedłem. Dobra, na sporo nie idziemy logiem. Ale dobra, powiedzmy choćby już na tą pozycję, bo tam jest trochę przegięta, ale... No dobra, weźmy sobie na tą. Ej, opuść niżej trochę. Patrzcie, on cało widzi aż do piasku. Piaskownicę można spokojnie sobie szczęścić. Dobra. Dobra, spróbujmy teraz jeden strzał oddać. O! Nie mogę sobie pozwolić na błędy. Nie teraz. Normalnie bym skanował ile wlezie.
Trzeba liczyć na par. O, dobra. Aj. No musiałem, że uciec, bo już koleś się mnie celowywał. No, no, ej. Nie kuś mnie. Nie kuś. Koleś ma to miejsce tylko do zabicia dawki, widzę, bo skanuje lejel w lezie. No przecież strzeliłem w mnie! Gdzie jest mój strzał? Patrzymy na drzwi. Czysto. Patrzymy gdzieś tu. Czekajcie, to nie jest. To jest ślad po strzelanie. To albo śladu nie ma, albo to ma tak beznadziejny tickrate, że nie siadło. Ale come on, strzał z awki oddany trochę w ruchu tu. Oje! Aha! Aha! Dobra, nie mam pytań. Ja pierdolę. Buła! Albo może ktoś z was gdzieś. Umierać śmiecie. Bez gin. Ma, dam ci pakę w nagrodę. Daj jawkę, to ci dam pakę. Dawaj, wymiana. Nie. Dobra, ja tu się wrócę, bo ja widzę, że... O, spodziewaj się, to ostatnio mi dobrze szło, to może też coś ugram. Dobra, coś żem ugrał. Tylko, że żaden dalej nie ma awki, tak? No, no weź, umrzyj, cwelu głupi. Ło, jak się lubię tak bawić. Deski to chciałem mieć jakąkolwiek inną kosę. Nawet nóż najtańszy. Kałach. No weźmy sobie. Ładny skinik. O! O! Tu jest ładniejszy digl. O, to jest chyba... Czekaj, to jest, nie widzę, szkarłatna sieć. Nie no, spoko, z naklejką. Dobra, próbujemy skanować. Jeśli już w ogóle poszło, to tylko w nóżki. Ale dobra, jeszcze dwa strzały, no spokojnie. To jest nasz. Nie chcę zawko raszować, ale z drugiej strony też jak będę stał tam, to nic nie zabije, bo... Nam idzie to raz na ruski rok, ktokolwiek przyjdzie. No w końcu żeś coś siadło. Ale ja też ładnie od niego dostałem. Dobra, to jeszcze tylko 6. Ale jest 6-0 dla nas. I nie wygląda, że miało być trochę inaczej. Może ten odcinek będzie trwał 20 minut, bo będę 3 mecze rozgrywał. Dobra, buła na rybrele, czego pójdzie. Dobra. To jest nasz. Jeden zostanie. Nie wiem, czy dam radę go zdjąć. Mam tylko jeden strzał, nie mogę spróbować. O, tu mamy awkę ładniejszą. Nie wiem, czy w tym przypadku nie udało mi się liczyć strzała, bo to było 4 oddane. Przestań we mnie strzelać. Wydaje mi się, że nie będą się liczyć. No dobra, no i awkę ładniejszą mamy. A tak raczej go nie zabiję w tej roli. O, nawet sat-tracka ma. Ile? Pokaż ile. 205. Jakiś sniper tutaj widzę. Sneaky byki. Dobra. Klikłem se. Okej, mamy dobrą pozycję. Będą nam tylko przebiegać. Dobra, nie można sobie podobać, że on mnie tu snajper ściągnął. Wychyli. Wiem, że wychyli. Nie. Dobra, 1-3 padło. No weź CT ugra chociaż jedną rundę, ja cię proszę. Dobra. Nie no, jeden strzał to jest, nie mogę dostać, dwa przynajmniej. No chodź, chodź. Ja wiem, że ktoś tym longiem przyjdzie, więc sobie będę spokojnie, poczekam na niego. Oglądam co skiny. Bułę zaraz dostanę na pewno. Widziałem cię. Dobra. Refleks musi być dosłownie... Flashbang! Mistrza szachowego.
Boję się, bo mam tylko dwa. Straszuję. Dobra, bułę sprzedam, ale nie o to chodziło. Zdecydowanie nie o to chodziło. Nie! Dobra, to spróbuję chociaż może przeżyć. Remember this day, my friend. Burzyk, to było żałosne. Ale jeden killawki jest. Inferno. Mówi Inferno, w teoretycznie awko będzie łatwiej coś wyciągnąć. Spróbujmy, jeszcze nie grałem nigdy uproszonego na Inferno. A nie, grałem. Tak, i teraz Aneria, o co chodzi, ale nie, grałem. Owszem, grałem. O, data się ktoś wycofał. Bo się wylogował. No, na przykład za ukończenie misji teraz będę miał piękny level i drop, teoretycznie. Mówię teoretycznie, bo na trzeci level nic nie dostałem. No, bo nie wiem. Ale dobra. 6 kili zawki, to nie jest takie trudne. To przy bardzo dobrych wiatrach to są 2 rundy, przy gorszych 3. I to też tak zależy, bo to 3 z hajsem. Tu miałem o tyle dobrze, że cały czas moja drużyna wygrywała. Tam do zera chyba wygraliśmy. Dobra, CT. O Boże, czemu ja mam? Czemu ja tą M-kę gram? Lol. Dziwne. FIF 7 nie ma skina oczywiście. Nie, trilaj we mnie, przyjaciel. Tak więc na weekend macie coś sobie CS-a. Plus pewnie jak łaskawy internet tamtejszy mi cokolwiek po... Jak mi wysadził, panie. Jak mi internet tamtejszy pozwoli, to nagram coś dla was jeszcze telefonem. Może jakiś vlog się zarobię w końcu. Nie wiem, wiecie, to ja nie to co nie umiem, nie lubię, tylko ja nie potrafię. To samo co nie umiem, wiem. Ja nie potrafię nagrywać vlogów telefonem, bo ja nie wiem czy dobrze się widzę, czy źle. Bardzo, bardzo ciężko mi to jest utrzymać, tak bym wiedział. Jeszcze nie jestem przyzwyczajony, jak wiecie, kamera dokładnie służy na tym telefonie i... Dobra, to widzę. A, good luck, have fun. Jak to jest ułożone i mogę po prostu nagrywać samą swoją, nie wiem, fryzurę, usta, a to choćby całego, bo mnie tam mniej więcej widać, nie? A jestem duży i mi się ciężko w kamerze jednej zmieścić. Będzie być w 3D nagrywany. Dobra, spróbujmy coś z tym USB-kiem zrobić. Ostatnio się staram, chyba się przerzucam na P2000. Z USP coraz mi gorzej idzie, a kiedyś było bardzo dobrze. Dobra, skróćcie na party. Ale nie z naszych. W ogóle jak widzicie dalej mam hashtag, tak. Dream Teamu. Tak wiem, to jest tak, nie hashtag. O! Co ja żebym im tam zrobił? Dobrze, będzie przynajmniej hajs na awkę. Aha, bo tu jest po 100 za zabójstwo, nie po 300. Ale... Aaa, pierdziele. No uproszony to jest gówno jakieś. No i pięknie! No na koniec się rozkręca, no i pierwszy. 3-2-0. 3-2-0. Screenshotik na miniaturkę. Dalej mnie jeszcze na awkę. Ale dobra. USP-kiem jednak, żebym coś ugrał. No, pięknie 33, pięknie. Najniższy chyba w ogóle nie, 22 jest najniższy. Tego co widzę. 20 jest najniższy u nas ma. Ale jakoś zamyka. Cóż, albo dołączył, albo ma pecha kolega. A ja bym się zagadał i zraszował banana. Taki banan na ekranie powinien się pojawić. W ogóle wybaczcie, że w moich filmach nie będzie teraz jakiegoś w montażu, ale jeszcze mam tydzień szkoły i dopiero wtedy będę się bawił większy montaż. Na razie i tak montaż mi dużo zajmuje. Samo wyrównanie dźwięku z wideo jest ciężkie. Bo czasami to trzeba ciąć i przestawiać ręcznie. Biorąc pod uwagę, że edytuję dźwięk poprzez zmianę barwy głosu i tak dalej. Znaczy zmianę. No, odszumiam go i nadaję mu taki bardziej ciepły dźwięk. Mieliście podczas tego testu Blue Yeti. Teraz będzie niedługo jego, mam nadzieję, recenzja, wakacje właśnie jakoś tak na początek albo jeszcze w czerwcu. Bo ogólnie moje wakacje się zaczynają od 12 czerwca, to jest wystawienie ocen. Później muszę iść tylko do szkoły nawiedzieć jakieś tam zakończenie, więc luzik. Fuck me, guys.
O, kolega tutaj jakieś propozycje składa. No widzę, że tak trochę 2 na 10. Bo jest 2-0. Dobra, ostatnią dawkę. Gdzie by z tą ławką iść? Let's go! Mam respa na bananka, to może tu, znaczy na bananka, na B. Nie mogę patrzeć bananka w teorii. No bo oni banana ruszują, pójdę na szpulę. O. Nie mogę spudłować. Trzy pierwsze strzały mi tylko są zaliczone z gry. Albo przynajmniej trzyma, pierwszy muszę przynajmniej trafić. Dobra. Oni tam na bananie są we trzech. Póki się nie wycofują, to luz. Niestety straci te jawki, bo... Chociaż następnie powinien nie być stać na jawkę. Dobra, oni tutaj się wycofali troszeczkę z tego banana. O, o, o! Moja szansa! Ginął. Dobra. O! O, żeś mnie... Kutasie. Ja mam ławkę, to tak nie mogę wcielić, sobie postrzelę, bo wiedział, że to ja. Został jeden. I jajajaj. Halo, panie. Aj, aj, aj. Ale dobra, to jeden, muszę. Nie, nie, panie Jawko, zostaw mi go. Daj mnie tego ki... To się goń. No, no niestety, no nie wyszło, no. Nie pykło. Ale dobra, jest awka zetnie na drugą i zbieramy sobie już na trzecią. Tu mam jakiegoś najdzika. Tylko nie bardzo wiem, po co mi ten najdzik. Mogę odbić od ściany. W sumie rzucanie w nich to jest głupi pomysł, bo się kogoś zabije. A obicie przy awce nie ma większego znaczenia, jeżeli w nogi nie strzelam. No przecież... Ej, 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 no, no nie mówcie. Oddaj mnie kamerę. Stałem tak jak on, tylko że z awką. Strzeliłem idealnie w ten punkcik. Nie ma śladu po strzale? Nie ma śladu po strzale. Więc... Pierdolę, ten tick rate serwerów jest świetny. Czy to powinno osiągnąć? No, bez przesady. No, pozwiedzałem sobie miejsce na Inferno. To symbol fajna akcja, by tu się dało jakoś wejść. O, znaczy tu jest akurat tekstura. Ale powiedzmy, że tu na przykład od bombside'u B jakbyśmy skoczyli tędy, tędy. Tutaj jakoś coś tam zbugowali, wskoczyli powiedzmy sobie na dach tędy. Przeszli tylko kawałkiem dachu. Zeskoczyli tutaj i mogli tutaj być. I wiecie, tu na przykład sobie stanąć i poskanować kogoś, zabić. Albo tędy się przejść, sobie stanąć gdzieś powiedzmy tu, o. Jest dużo fajnych miejsc, które są niewykorzystane na mapie. No szkoda, ale w ten sposób mapy byłyby zbyt duże. Albo nie, nie, nie. Przecielu... Tak się nie robi. Nie, nie, nie. Trochę kultury na odcinku, proszę. Keep this your mom in my bedroom, okay? Weezy... Nie rozumiem. Na matchmakingu, jak się wkurwia, czy chcesz komuś dopiec, ale... No, nie, no na uproszczonym... Możesz się denerwować, że giniesz, no... Your mother, no... Ja pierdzie... Ja pierdziele! Co ten koleś mi zrobił? Ale dobrze, jest kiedy zawki. Ile już mam killi zaliczone? 1 na i 5, dobra. W ogóle nie wiem, czy mikrofon nie ma za mało czuły. Nie, powinien być okej, trochę nawet go zmniejszę. Dobra, bo tu w ciemni jestem jakieś. Albo... Co możemy sobie teraz podwiedzać mapy, kurczę. Tu jest jakiś balkonik. A, bo one są zabudowane drzwiami i tu można sobie wyjrzeć. No fajny bajer. Tylko nie wiem, po co on tu jest. B, 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 B. A, dobrze wiedzieć, że on nie wie, że nas nie słyszą. Man, he doesn't hear you. Press. He doesn't hear you. Man. B. He doesn't hear you. Don't hear you, doesn't mniejsza. Nigdy nie miałem dobre w angielskim czasami. O, kolega sytu, kolega uśpiacy taki trochę. P90, man. Albo jak to się inaczej profesjonal mówi, Pro 90 strzelu. Nice. I on nie ogarnie, że go nie słychać. Poproszone to gówno.
Jestem Silverem, ale przynajmniej wiem, kurwa, że mnie nie słychać, jak zginąłem. Dobra, nikt nie skróci apartów. Zatem nie napierdalać, kolego. Pomyliłem ci się drużyny. Masz zamiar raszować? Nie, to spierdalaj. Co mogę jeszcze raz na widać, jak go zczyścili? 5 kili dawki, czyli muszę tutaj przynajmniej dwóch ustrzelić, byłoby bardzo dobrze, bym ustrzelił. Wiecie, jaki jest problem? To jest 10 osób i 5 może iść gdzie chce i 5 może się zgrać. Więc też... Jak mnie draszuje koleś z kałachem, to jestem w day do ciemnej. A tu B, kurczę, nikt nie pilnuje. Taki może jeden zabłąkany osobnik, a może moją afkera. O, chodźcie, sprawdzimy sobie na respie. Tak, chodźcie ze mną. Tutaj USP. No, zdecydowanie nie mają afkera. Ale zobacz, może tu był jakiś taki. Też to było Glock był tylko. To znaczy się obkupili po prostu, albo przynajmniej kupił taka sobie, bo nie mogę stać. Dobra, kolega idzie na mida, to spróbujmy sobie troszeczkę. No, dwóch na midzie, to już będzie gorzej coś wyciągnąć. Okej. Okay. A! Czemu ją te cholerne ti... Nie mogę teraz spudłować. Nie lubię tego dawać. Co? Jaki ja ślepy je! Co za koleś? Co za typ? W ogóle widzicie go? Ja pierdzielę. Ale nasze 5 kili zawki. Znowu jest 6-0. I znowu w mojej drużynie. Jak tak dalej pójdzie, to muszę odrobić cięcie, naprawdę. Ile to już trwało, nie widzę. 32 minuty czy 12 minut? Poczekajcie, muszasz. Wodaj to mój tak. 32 minuty, mnie posrało już do reszty. I ja to muszę wam wyrenderować i rano to wrzucić, bo rano jadę. No pozdrawiam, dobry jestem. Dobra, skończymy to i kończymy, niestety, przykro mi. Dokończę misję w przyszłym odcinku. No, chciałem, starałem się, ale jestem głównym za WP. Chociaż pomimo, że ostatnio z Rosapim nie idzie, ale no niestety. Czekajcie, bo tu myszki już mam. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, ale nie wyszło. No ale dwa kile były. Coś tam ugrałem, zasiedziłem parę buł z Digla. Swoją drogą Digla jest tam ulubionym pistoletem teraz na matchmakingach. No, zaatakował kolegę z drużyny, jakiś Japończyk czy Chińczyk. Ding dong. Dobra, to jedna rundka nam została tu. No spokojnie. Mamy awkę, może 3-5 nie zrobię, 3 mogę. Chyba, że to działa inaczej trochę niż sądzę, ale... Raczej nie. Dobra, na pewno znowu zginę. Nie widzę, bo mi... Oj. Nie wcelowałem się w to miejsce, co potrzeba i jest to zgubione podczas... Chodź tu. O! A tu mi wyskoczył. Mam reakcję level hard, ale dlatego, że ledwo żyję po pierwsze. Co w ogóle pewnie się mi teraz... A to chwila. Ledwo żyję, a po drugie mam ręce spalone i nie mogę za bardzo nimi ruszyć. Dobra. Tak wiem, a tutaj sobie machamy. Ale wam powiem, że w ogóle powinniście mi teraz dzisiaj już oglądać odcinek z mojej opinii na temat Fallouta i bulldupy związane z nim, z czwóreczką oczywiście. Ale mam genialny program, którego już wam nie zaczyna wkurwiać. Który kurwa, nie która. Mnie zaczyna wkurwiać. Action mi mikrofon wymienił z dupy, nie wiedzieć czemu. I zmienił też na taki, który w ogóle nie działa, wiecie, nie na Krakenę, to byłoby pół biedy. Więc najpewniej go dogram sobie gdzieś w autokarze, to raczej jak będę jechał, to nie mam jak, ale gdzieś być może sobie usiądę w osobnym kącie, włączę sobie telefon, włączę sobie internet, włączę dyktafon i wam dogram w ogóle co o tym sądzę i tak dalej, wiecie tam, dobra. Znaczy, dogram to co miałem powiedzieć tam, tak sobie na luzie pogadam, bo tam była straszna spina. I to nagrałem tego samego dnia, kiedy pracowałem jeszcze na działce u dzieci. Więc też może być, kurczę, wiecie, tak zmęczony człowiek, to inaczej myśli, inaczej mówi.
Ale obiecuję, że ten robot się pojawi i pojawi się z tej gry na 1000% gameplay przynajmniej. Przynajmniej gameplay. Bo gra naprawdę, sama trójeczka była genialna. Ja tylko dostanę nowy procesor i będą live'y, to na pewno trójeczka i New Vegas macie 100% będzie live. W końcu je skończę i wrzucę na tuba. A propos nowego procesora, być może jest 1% szans na to, że jutro go będę miał. Być może. Umpa. Umpa ostatnio prawie ekstra zrobiłem. Wej do mnie, nie. Nie strzelaj do... Zajęty. Zagadałem się, nie chciałem strzelać. Jestem pacyfistą. Tylko to nie rozpierdala, ale mój znajomy zawsze się śmieje, czemu do niego nie strzelać, bo jestem pacyfistą. Ej no. Teraz weź coś jeszcze ugraj. Będę miał wpytę długi odcinek, ale przynajmniej może zrobię tą misję. Nie, ciężko mi. Wiecie co? To i tak jeszcze nic. Na skaucie zrobienie 50 kili podczas deathmatchu, to dopiero była masakra. No nic, niestety. No! O, pięknie! Bam... Teko bambo bombo. Ja przecie nie wierzę w to. No. Dostałem, faktycznie za was dostałem, nie mam... Nowy przedmiot. Bambo Forest. Jak to się czyta? Bambon... nie, Bamboo Forest. Przetestowany w gnoju. No, taki... Taki murzynowi pewnie go dam, bo taki idealnie do niego pasuje, co nie? Jest to przypadne jak moja matka. Auto dish. Ale zobaczmy, jest na rynku warta w ogóle. Ciekawe. Zobaczę już wam, już was, wiecie, żegnam. Za chwileczkę tylko sobie zerknę. No, halo. Halo, Steamie, proszę działać. Kurde, często ma problemy. Google. .pl. Error widzę. Ale czekajcie, to może dlatego, że nie... To mi action, kurczę, zasłania. Zalogujmy się na Steam, odbywamy się online, tutaj w znajomych. Teraz spróbujmy sobie sprzedać na rynku szybko. Siądzie czy nie siądzie? Siadło, dobra. Czyli nie może być flagi, rozumiem. Na początku największa cena to była 72 centy. Początkowa 68 centów, czy nawet wyższej była. A teraz jest warty 22 centy. Jakbym chciał to sprzedać za 22, to jaką dostanę? Ile mi Gaben ukradnie? 19 dostanę centów. No. Powiedzmy, na razie go sprzedawał nie będę. Pewnie później już nie będzie w ogóle nic wart. No ale ja sobie skin z operacją sobie zachowam. Aktualnie ja mam swój czerwony kwarc fabrycznieniowy, który mi dropnął. Bo to jest mój pierwszy skin w ogóle, jaki mi dropnął w CS-ie. W ogóle ciekawie, ile on jest warty. Teraz sobie jeszcze na szybko sprawdzę. Tam ostatnio euro był nawet warty, z tego co pamiętam, jakoś tak. No ładuje dość szybko. Spadł do 3 centów, jak był krach. Nie, do 35, do 30. 83 centy, maksymalnie był za 86 centów, 90 centów, a teraz chodzi po 56 centów, 58, no 60 centów mniej więcej, czyli też całkiem ładnie. No nic, dobra. Tak więc ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się misja nie podobała, że nie zostawicie tu żadnego, nie zostawiajcie lajka, nie róbcie mi na to, nie zostawiajcie tutaj lajka. Dobra, ale to na tyle. Żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku z operacji oraz z filmikiem związanym z Falloutem, który się powinien pojawić w weekend artystycznie. Ja się zabieram za renderowanie tego odcinka. Dzięki, do zobaczenia. Przepraszam, nie było horror. I cześć! Dzięki ci za wysłanie materiału. Nie zapomnij go ocenić, skomentować oraz jeżeli ci się spodobał, zasubskrybować mój kanał i być na bieżąco z moimi materiałami. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć!